Dzień dobry Marku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć Łukasz, cześć, witam. Tak się składa, że zupełny przypadek. Tydzień temu gościłem u siebie Dagmarę, która niosła olimpijski znicz i ty też niosłeś olimpijski znicz. Zgadza się, tak. To był świetny czas. Przede wszystkim właśnie ze względu na ludzi, którzy tam byli. Dagmara Skarska, Asia Jędrzejczyk, Basia Sołtysińska, także kapitalny zestaw. Trochę wam zazdroszczę. Janina Wojska. Świetna przygoda. Czy zdarza ci się jeszcze wrzucać butelki z... Właśnie listy w butelce do morza? Wiesz, wrzucałeś, co? Kiedyś dostałeś odpowiedź. Tak. Znaczy, chyba nie, już nie wrzucam. Czasami namawiam dzieci, żebyśmy razem wrzucili jakiś list, ale czasem piszę do siebie. Znaczy, robię to samo, tylko w inny sposób może. Nieraz piszę do siebie listy. Nieraz wysyłam myśli, nieraz piszę wiersze, więc jakby to jest wysyłanie listów do świata. To jak człowiek jest dzieckiem, to robi to dlatego, że gdzieś przeczytał o tym, że ktoś inny to robił, a potem nie ma taką potrzeby i też odkrywa, że ten świat jest nim samym, więc też jakby wysyłanie listów do świata to jest też wysyłanie listów do świata, który jest w tobie. Więc ja myślę, że ciągle tak, nie, dawno o tym nie myślałem, ale człowiek robi, tak dzisiaj akurat miałem wykład i mówiłem też o programach, które my mamy w podświadomości. I myślę, że jak już coś sobie zaprogramujemy, to potrafimy to robić w inny sposób właśnie. Więc ja myślę też, że jest, nie wiem, pisanie wierszy dla siebie, nie po to, żeby je opublikować, ale żeby coś napisać albo pisanie listu do siebie, to jest właśnie taka forma wysyłania listu w butelce do świata. A co piszesz w listach kierowanych do siebie? Wiesz co, to jest pod ręką akurat. Ja staram się, traktuję to jako taki rodzaj też oczyszczania jakby, więc piszę, bo nie zastanawiam się w ogóle nad tym, co piszę, więc to jest to, co jest akurat w danej chwili. Piszę o tym, co mnie trapi, o czym myślę, z czym się zmagam, piszę o jakichś problemach, z projektem, który przygotowuję. Więc pisz o tym, co się dzieje tu i teraz generalnie. O tu i teraz jeszcze popytam, bo to dla mnie ważny temat. Wszyscy znają Cię z sukcesów, a sam mówisz, że więcej masz porażek. Co uważasz za swoją największą porażkę? Znaczy, z tymi porażkami to jest tak, że porażka to jest odwrotna strona sukcesu, więc nie wiem, co jest największą moją porażką, ale myślę, że największą moją porażką, tak jak patrzę na to, z perspektywy, co być może jakby jest źródłem moich największych sukcesów też, to jest to, że jako dziecko złamałem sobie rękę, miałem wtedy 5 lat i spędziłem chyba prawie ponad pół roku, a może rok bez rodziców. I myślę, że ja to prawie w ogóle tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, że pamiętam jakiś szpital, noc i że patrzę gdzieś przez jakieś okno na światła miasta i taka myśl, że rodzice do mnie nigdy nie wrócą, bo tak mówiły inne dzieci w szpitalu. Więc myślę, że tak patrząc też na swoje dzieci, że dla 5-latka jakby stracenie rodziców, nawet takie stracenie na chwilę, ale z tego świadomością, że to jest na zawsze i poradzenie sobie z tym, to chyba jest największa, taka moja największa porażka, bo to skazuje nas trochę na takie życie, że trzeba sobie zawsze dać radę, że niezależnie jakby z czym przyszłoby się zmierzyć, to myślę, że jakby no jestem gotowy na to, żeby dać sobie z tym radę. I myślę, że człowiek wcale nie musi tak żyć, żeby sobie ze wszystkim dawać radę. Nie musi też zdobywać biegunów, nie musi niczego udowadniać. Dlatego paradoksalnie myślę, że to dało mi dużą siłę, ta porażka, która w jakimś sensie była niezawiniona przeze mnie. Natomiast i też przez rodziców niezawiniona, po prostu tak było wtedy w szpitalach, takie było życie. Tak, i myślę, że gdyby nie to, to pewnie bym był całkiem innym człowiekiem. Masz za sobą wiele podróży. Co najbardziej może zawieść człowieka w trakcie wycieńczającej podróży? Bardziej głowa czy organizm? Nie, no bardziej głowa. Myślę, że człowiek jest wrażliwą i najbardziej istotą i organizm jakby podąża za głową, czyli nawet jeżeli organizm jest chory, to możemy go uleczyć w jakimś sensie przez taką mobilizację jakby
Myślę, że głowa, znaczy człowiek jest też całością. To nie jest tak, że głowa jest oddzielona od ciała, jednak częściowo myślimy też ciałem. Tak jak ja myślę o ciele, to myślę, że te drobne, nawet te bakterie, które w nas żyją, drobne ustroje, że to wszystko gdzieś jest bardzo połączone wbrew pozorom. Natomiast jakby ta siła, która płynie gdzieś z wewnątrz człowieka, ona też odzwierciedla się w ciele, a to nie jest nieodwrotnie, znaczy nigdy mięśnie nie dają nam siły, bardziej głowa, więc bardziej głowa może zabić. Zawiodłeś kiedyś sam siebie na wyprawie? Nie no, pewnie tak, na pewno nieraz mogłem wybrać inaczej, lepiej. Natomiast ja uważam, że absolutnie nigdy jakby celem nie jest wyprawy, nie jest osiągnięcie celu tego fizycznego, więc bardziej to jest droga, więc w tym sensie człowiek właśnie ma prawo do tego, żeby zrezygnować, żeby przerwać, żeby oczywiście ludzie lubią sukcesy, też każdy chciałby odnosić sukcesy, natomiast ja się generalnie więcej nauczyłem z porażek niż sukcesów i no i nieraz siebie zawiodłem, myślę, na wyprawach, absolutnie. Które etapy wypraw są tymi najtrudniejszymi? Mam to na myśli pewnie takie techniczne warunki. Ja myślę, że najtrudniejszy jednak jest start. Znaczy w tym sensie, że przygotowania, że jakby wyprawa jest taka trochę podobna do góry lodowej. 1/7 góry lodowej jest ponad powierzchnią, a 6/7 jest pod wodą. I w sumie chyba najtrudniejszy jest ten etap, kiedy myśl staje się ciałem, czyli kiedy myślimy, mamy jakieś marzenie, na przykład, żeby dojść na biegun, albo teraz mam marzenie, żeby pojechać do Japonii tym samochodem. I tak naprawdę to właśnie teraz na etapie przygotowań najłatwiej jest zrezygnować, bo jest najwięcej problemów. Jak to już wszystko przygotujemy, już jesteśmy w drodze, no to wtedy też oczywiście jest dużo niebezpieczeństw. Ale myślę, że najbardziej wrażliwa to jest ta faza, kiedy nic nie ma po prostu. Kiedy już jest jakiś kapitał, nazwijmy to, w sensie już zainwestowaliśmy w to dużo czasu, mamy już jakieś sprzęty, mamy już trasy, logistykę, to już wtedy jakby każdy mały sukces już też napędza nas do tego, żeby iść dalej. Ale jak nic nie ma, jak właśnie tylko marzymy, to jest taka najbardziej wrażliwa faza, kiedy też najwięcej ludzi rezygnuje tak naprawdę. Tak naprawdę wydaje mi się, że patrząc na swoje doświadczenie, że najwięcej ludzi rezygnuje z marzeń, dlatego że nie robi tego pierwszego kroku, nie uzyskuje tego pierwszego przyczółka, żeby cokolwiek zrobić z tym marzeniem. Tylko cały czas jest to w głowie. A jak już zacznie się stawać rzeczywistością, to już jest łatwiej. Masz jakieś pomysły na to, jak zmotywować tych, którzy mają tylko w głowie swój cel i nie potrafią zrobić pierwszego kroku? Ja myślę, że dobrze jest zacząć od jakichś takich przykładów, które są małymi wyprawami, takimi małymi, jakby jak mamy coś dużego do zrobienia, powiedzmy lot na Księżyc, albo podróż dookoła świata jachtem, albo nie wiem, jakiekolwiek to będzie marzenie, zagranie w jakiejś sztuce, no to jakby trzeba zacząć od czegoś mniejszego dużo, czyli na przykład przepłynięcie kajakiem Wisły. To znaczy, jeżeli zrobimy coś, czego nigdy nie robiliśmy, co wydaje nam się trudne, ale jest jakby pod ręką, znaczy to nie trzeba mieć rakiety, nie trzeba mieć 100 milionów dolarów czy 20 milionów dolarów i zrobimy to, to jakby to nas napędza do tego, żeby robić coś dalej, więc ja bym się nie koncentrował od razu na tym wielkim marzeniu, że wszystko albo nic, tylko zrobiłbym jakiś mały krok i zobaczył, aha, tutaj mogę coś zrobić, więc... Ale też na przykład myślę o namalowaniu obrazu i też... Tak, wspomniałeś o tym. I też mi jest trudno się tego zabrać. Też myślę o tym od 10 lat, ale w końcu trzeba po prostu postawić sztalugę. Ja tam sztalugę. Najpierw trzeba wziąć kartkę. Mówimy o małych rzeczach i narysować. Zgadza się. To akurat robię. Nie, to szkice mam taki... staram się pracować trochę właśnie też z ciałem i szkicuję dużo. Znaczy staram się podczas wyprawy szczególnie robić jakieś szkice. Natomiast no dokładnie, szkicować albo postawić w końcu tą sztalugę i wydaje mi się, że to w ogóle malowanie to jest świetna metafora tych wypraw czy tych marzeń, że po prostu no, trzeba po prostu wziąć farby, czy wziąć swoje życie, wziąć te przyrządy i
zacząć panować. Jakie niebezpieczeństwa podczas podróży są tymi, których boisz się najbardziej? Nie, no boję się nieraz takich bardzo irracjonalnych rzeczy, że właśnie kiedy robiłem taki egzamin na drugą gwiazdkę CMAS-u, byłem 30 metrów pod wodą i mieliśmy zrobić jakieś takie ćwiczenie właśnie, nie wiem, chyba napisać ileś 2 plus 2 czy coś takiego, ale bardzo szybko zeszliśmy na dół. Ja chyba dostałem hiperwentylacji, znaczy zacząłem myśleć całkiem irracjonalnie i zaczęło mi nagle brakować powietrza, mimo że miałem automat i serce mi zaczęło bardzo mocno bić. I przez chwilę chciałem wyciągnąć automat, chciałem wyciągnąć ustnik po prostu i nie wiem co zrobić, więc myślę, że boję się takich sytuacji, że czasami, wydaje nam się, że mamy kontrolę jakby nad swoim umysłem i rzeczywiście w takim normalnym życiu mamy tą kontrolę, ale szczególnie w takich wyprawach tą kontrolę, są takie sytuacje, gdzie ten organizm jakby no, dla nas samych jest nieznany, więc pewnie boję się, że nie wiem, że mógłbym nagle skoczyć z mostu na przykład, całkiem przypadkowo po prostu, że w ogóle jakoś tak jak z tym ustnikiem, no przecież nigdy racjonalnie nie wyjąłbym sobie ustnika, prawda, gdybym miał kontrolę nad swoim umysłem, ale okazuje się, że tą kontrolę możemy stracić i myślę, że ale w sumie też staram się nie bać za bardzo, znaczy boję się w tym sensie, żeby się mieć ten pozytywny strach, natomiast staram się jakby nie bać też na zapas i też zdaję sobie sprawę z tego, że to życie kiedyś się musi skończyć, prędzej czy później, więc jakby też nie przeceniam, jakby tak nie próbuję go za wszelką cenę jakby uchraniać, bo to też jakby do niczego nie prowadzi. Taki strach jakby przed wszystkim, to jest też chyba najgorsze, co w życiu może być, bo wtedy w ogóle się boimy ruszać. A czy był moment podczas wyprawy, kiedy powiedziałeś, po co mi to było? Nie, no bardzo często, ale teraz myśląc o tej wyprawie, którą przygotowuję do Long Trace do Japonii, to z jednej strony... Samochodem elektrycznym. Samochodem elektrycznym, tak, to myślę, super wyprawa, ale często, prawie codziennie myślę, ale po co mi to? W zasadzie, po co mam jechać do Japonii? Przecież mogę jakby, nie wiem, pisać książkę, mogę robić tyle rzeczy, które lubię robić i dlaczego akurat mam jechać przez Syberię elektrycznym samochodem, więc też absolutnie bardzo często na wyprawach też myślałem, po co mi to. Ale myślę, że jakby, żeby robić takie rzeczy, trzeba być przekonany do tych celów, które człowiek jakby przed sobą stawia. Więc jak jest to wewnętrzne przekonanie gdzieś głębiej, to powierzchowne jakby takie turbulencje jakby nie są w stanie zaburzyć nas tak bardzo, że mimo, że myślimy sobie, po co to, że fajnie było być w domu, to gdzieś na koniec jednak myślimy, no dobrze, ale jednak jestem w drodze, dzieje się to i to, że w domu może byłoby nudno albo coś tam. I także myślę, że człowiek w ogóle w życiu robi rzeczy, w które wierzy tak naprawdę, które wierzy, że mają sens. Nawet jak o tym nie wie, to i tak jakby ma zbudowane w sobie to poczucie sensu i to jakby powoduje, że coś robi albo czegoś nie robi. Wybierasz się w podróże paromiesięczne, często bardzo długo idąc, a można w dane miejsce dolecieć samolotem w 3 godziny. Zgadza się. Muszę zadać to pytanie. Trochę znam odpowiedź, ale zadam. Po co? No ja myślę, że właśnie po to, żeby życie miało sens. Znaczy, gdyby na to patrzeć tak jakby racjonalnie, to w ogóle jakby po co to wszystko, tak? Jeżeli i tak umrzemy kiedyś, to w ogóle po co? Więc jeżeli mamy przeżyć ileś lat, to no to właśnie jak? Zamiast po co, pojawia się pytanie jak? I w tym sensie, jak się pojawia pytanie jak, to już to po co jakby trochę traci znaczenie, czyli że nie tyle chodzi o to, żeby tam być, czyli żeby znaleźć tam 2 godziny samolotem, tylko jak się tam znaleźć, czyli jak przeżyć to życie, czy właśnie przelecieć samolotem, bo tak można właśnie, tak jakby, bo przelatując samolotem, to trochę nieświadomie jakby pokonujemy tą odległość, tak, czyli no po prostu w ogóle w takim tunelu jakby, w ogóle jakby bez związku żadnego z tym światem, który nas otacza, prawda? Więc samolotem właśnie jest tak. I też jakby to życie, które trwa, nie wiem, 50-100 lat, można 2 godziny je przeżyć w cudzysłowie, czyli cały czas zajmuje się czymś innym. A jak pytanie się pojawia jak, to wtedy, no ja tak, ale można poznać ten świat właśnie, tak? Można znaleźć jakiś sens w tej drodze, więc
Ja myślę, że po to, żeby robić rzeczy, które człowiek wierzy po prostu. Czy samotne podróżowanie, często samotne, ale niekoniecznie jest sposobem na wsłuchanie się w siebie? Samotność rzeczywiście jest drogą do poznania samego siebie i ja myślę, że ta wyprawa na biegun północny z Wojtkiem Moskalem, kiedy byliśmy we dwóch, ale jednak jakby większość tej drogi się przechodzi samemu, znaczy samemu ze swoimi myślami, bo nie można nawet rozmawiać z sobą. A tym bardziej, że w tym samym roku była potem samotna wyprawa na biegun południowy, to ja sobie może wtedy tego nie uświadamiałem, ale to mi dało taki kapitał na całe życie jakby. To dalszy ciąg tej historii, która była właśnie z łamaniem ręki. Żona mi pozwoliła odkryć takie lądy, znaczy lądy w sobie, jakieś takie przestrzenie w sobie, z których sobie nie zdawałem sprawy i których też sobie od razu nie uświadomiłem, jak szedłem ten biegun, ale które potem gdzieś procentowało. No, to doświadczenie we mnie było, wracało, więc myślę, dopiero teraz jakby tak naprawdę po 20 latach, czy jeszcze więcej od tych biegunów, rozumiem, co się stało wtedy. I myślę, że to jest rzeczywiście takie niesamowite, że człowiek jakby jest uczony, uczy się nas, żebyśmy odkrywali świat, a w ogóle nie uczy nas tego, żebyśmy odkrywali samego siebie. W sumie to odkrywanie świata, właśnie nie wiem, co jest ważniejsze. Wydaje mi się, że to nie chodzi wcale o egoizm, że odkrywanie siebie jest jakimś rodzajem egoizmu, ale wydaje mi się, że jednak odkrywanie siebie jako człowieka, nie jako tylko siebie, że ja, ale ja człowiek, że jakby to jest dużo bardziej fascynujące niż takie odkrywanie tylko wynalazków jakichś albo pseudo wynalazków nieraz, jakby, czy w ogóle takie zaliczanie świata, że byłem tu, byłem tam, byłem w Rio, byłem w Honolulu, nie wiadomo gdzie, czy nawet na biegunie, że to same takie bieguny to w ogóle jakby niewiele znaczą te punkty, że możemy je odhaczyć na mapie, że one tylko mają tyle znaczenia, o ile w tej chwili tak myślę o tym, że poznajemy siebie i też to jest niesamowite, że ludzie jakby są spragnieni tych wiadomości o świecie i ciągle chcą wiedzieć, gdzie, co gdzie słychać, a w ogóle nie są jakby zainteresowani, co słychać u nich samych. To piękne. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ale to w takim razie muszę zapytać, która z podróży dała najwięcej Twojej głowie? Tobie, odnalezienia siebie. To też właśnie trudno jest to tak porównywać, znaczy, ale wydaje mi się, że każda z nich mi wiele dała i każda z nich jakby była jakimś jedną częścią, znaczy inną częścią tej samej całości. Ale myślę, że na pewno przełomowa była tak w życiu dla mnie ta wyprawa na biegun północny z Wojtkiem Moskalem. I to była całkiem inna rzeczywistość w ogóle niż cały świat, który znałem przedtem. Właśnie przez to, że mogłem być sam sobą. Na pewno też bardzo dużo mi dała wyprawa z Jaśkiem Melą, kiedy to był też całkiem inny rodzaj doświadczenia. Ale też bardzo dużo, chyba najwięcej może, dała mi wyprawa do Santiago de Compostela. I myślę, że ostatnia. Tak, jedna z ostatnich wypraw. Ta wyprawa do Santiago dała, mimo że była taka najcięższa, jakby tak psychicznie i fizycznie też, mimo wszystko, to myślę, że ona mi dała chyba najwięcej. Chociaż też pewnie będę potrzebował jeszcze 20 lat, żeby ją zrozumieć, a minęło tylko 3 lata. No podczas takich wypraw dosyć dużo może być ciszy, kiedy się właśnie przemierza, chociażby kiedy niby idzie się w parze, ale jednak nie zawsze można rozmawiać z kimś. Co daje cisza? Ty mówiłeś w paru wywiadach o ciszy. Ja właśnie jeszcze wrócę do Twojego pytania, co dała mi ta właśnie która prawie więcej dała i co dała. I też się wiąże z tą ciszą. Bo ja myślę, że podczas tych wypraw na bieguny to uczyłem się tego zdobywania świata, że właśnie pokonuję samego siebie, pokonuję jakieś niesamowite granice. Natomiast podczas wyprawy do Santiago de Compostela nauczyłem się takich trzech słów. Akceptacja, wdzięczność i uważność. Myślę, że w ciszy właśnie. I to są takie słowa, które jakby się wydają takie trochę banalne. I w ogóle akceptacja, no raczej jesteśmy nauczeni tego, żeby walczyć, żeby nie akceptować, żeby właśnie postawić na swoim, tak? Dopiąć swego, osiągnąć. A natomiast akceptacja się kojarzy z taką biernością. A tymczasem wydaje mi się, że to jest bardzo ważne słowo, akceptacja jakby tego, co przynosi rzeczywistość. To nie znaczy zgoda na wszystko, to nie znaczy, że mamy tylko być bierni,
Ale jednak akceptację, zrozumienie tego, że jakby to daje nam życie i trzeba coś z tym zrobić. I życie nie tylko daje dobre rzeczy, daje też jakby rzeczy, których nie chcemy może. Jakby cisza pozwala wrócić do chyba takich jakby podstaw życia w ogóle i tego, że ciągle jakby ten świat jest taką wielką zagadką i że w ogóle fenomen życia i fenomen człowieka, mimo że jest jakby jak, ja pamiętam, że jak zacząłem studiować filozofię, to zdanie poznaj samego siebie wydało mi się takie oczywiste. No, poznaj samego siebie, oczywiście, że to już mam za sobą, już siebie znam, a tymczasem kompletnie do dzisiaj siebie nie znam. I tak teraz właśnie im dłużej żyję, tym bardziej jestem zdziwiony tym fenomenem życia, że w ogóle jakby w tej całej pustce kosmosu jest taka planeta mała i na tej planecie są takie jeszcze mini planety, jakimi są ludzie, że to jest w ogóle jakiś kosmos kompletny. Czy jesteś na tyle świadomy, że możesz powiedzieć, jestem szczęśliwy? Raczej tak, znaczy w pewnym sensie tak. O, raczej w pewnym, słucham. Znaczy, trudno, nie wiem. Wiesz, oczywiście pytam o szczęście w twoim mniemaniu, tak? Z twojego punktu widzenia. Znaczy, może nie do końca jestem szczęśliwy, ale nie jestem szczęśliwy. Znaczy, tak, jestem szczęśliwy. Może nie do końca tak sobie wyobrażałem szczęście, ale wydaje mi się, że szczęście polega na akceptacji tego, co jest. Nie na tym, że mamy to, co byśmy chcieli. Tylko jeśli potrafimy, chyba prawdziwe szczęście polega na akceptacji tego, co jest. I ciężko jest jakby tak wszystko akceptować, więc dlatego mówię raczej, ale raczej tak. Marku, wiem, że przyniosłeś przedmiot związany z Tobą na licytację na Dom Dziecka w Chotomowie. Powiedz, co to jest? Widzę to. Pokaż to, daj już to teraz. To jest instrument z Sri. Dla mnie Sri jest takim fajnym miejscem, ponieważ jest tam Góra Adama. Góra, na której podobno, na której Adam i Ewa postawili nogę, kiedy zostali wypędzeni z raju. Ja byłem na tej górze. Ale też jakby ten instrument kojarzy mi się z pustynią Gibsona w Australii, bo przeszedłem taką pustynię kiedyś, jako pierwszy człowiek na świecie i aborygeni, czy rdzenni mieszkańcy Australii używają kropek, żeby malować. To jest tak zwany dot painting. I to jakby jest taki instrument, kojarzy mi się ze światem, z Australią, ze Sri Lanką, z czymś innym. Jaki w ogóle dźwięk czadowy. Mogę zobaczyć? Kupuję, będziecie ze mną licytować, moi drodzy. Będę jednym z licytujących. Link do aukcji. Ej, naprawdę super. Strasznie mi się podoba. Kochani, link do aukcji znajdziecie pod tym materiałem wideo. Dochód przeznaczymy na Dom Dziecka w Chotomowie. Marku, bardzo Ci dziękuję za Twoje opowieści, za Twoje wskazówki. Mam nadzieję, że widzowie, którzy będą oglądali ten wywiad, wyciągną sobie te rzeczy i wdrożą, bo jest ich tam parę. I trzymam kciuki w takim razie za Twoją kolejną wyprawę. Dzięki, Łukasz. Trzymaj się ciepło. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego.